Siema, witajcie w kolejnym odcinku Simsów na moim kanale. Powracamy znowu do dwójeczki. I oczywiście dzisiaj dążymy dalej do tego, żeby tą grę jak najbardziej popsuć. Dzisiaj będę zajmować się prośbą widza, który zasugerował mi pewną ciekawą rzecz. Bo szczerze to wiem, że istnieją mody na ten temat, żeby móc takie działania normalnie przeprowadzić. Ale z czego kojarzę, to nigdy nie oglądałam na YouTubie konsekwencji tych rzeczy oraz w ogóle nigdy nie eksperymentowałam pod tym względem. Wiem, że jeszcze nie wiecie, o co mi chodzi, ale spokojnie, zaraz wprowadzę was w meandry fabuły. A jeżeli chodzi o takich ogłoszeń parafialnych, to nie mam pojęcia, czy pojawi się jeszcze Sims 4 na kanale, ponieważ ta gra ani trochę mnie nie ujęła. Ale jedna z moich widzek podpowiedziała mi bardzo dużą ilość chorych modów do tej gry. I naprawdę chciałabym strasznie to przetestować z wami, tylko nie wiem, martwię się o to, co YouTube na to, bo naprawdę to nie są dobre mody, więc no niestety będę musiała najprawdopodobniej je sobie przetestować w zaciszu domowym i ewentualnie, bo to też wynika z tego, że no wiadomo, z opowieści kontra gra, w sensie może to być jakoś niedosłowne, no to wtedy mogłabym sobie taką jeszcze rozgrywkę spróbować się wykonać, na przykład z jakimiś dzikimi modami, bo podstawka Sims 4 w ogóle mnie nie ujęła. Szczerze, to mnie nie ujęło do takiego stopnia, że nawet, nie wiem, nie chce mi się szukać pasów do tego mojego konta EA, żeby móc sobie grać resztę dodatków, które posiadam. Po prostu, nie wiem, jakieś mam totalnie wyjebongo w tą grę. Ale jeżeli bardzo będziecie chcieli, no to oczywiście wtedy zbiorę się w sobie, żeby coś jeszcze nagrać z tej części, oczywiście. Dobrze. To tak. Na dzisiaj planujemy sobie znowu coś rozpierdaczyć. I w komentarzu mojego widza padło na rodzinę Kowal. Ponieważ ktoś mi zasugerował pomysł na odcinek, aby spróbować studentowi zrobić dziecko na studiach i żeby on urodził to dziecko. I w sumie nie wiedzieć czemu, ale sugestia padła na technika zapylacza. No mi to naprawdę spoko. Brzmi fajnie. Okej, więc musimy tego starego dziada wziąć za fraki i go przede wszystkim pomodzić do wieku nastoletniego, aby mógł w ogóle na takie studia się zapisać. Więc pozwolę sobie szybko wejść w... szybko, ja nie... O, tutaj no. Żebym znowu błądziła po tym inseminatorze, jak głupek. Wybierz wiek nastolatek. W ogóle z czego kojarzę, to chyba technik zapylacz, jak się go odmłodzi, to ma rude włosy, ale upewnijmy się. Rzeczywiście jakiś śmieszny. Okej, dobra, już powoli rozumiem tą sugestię. Nie, on jest blond. Czy on jest rudy? Wyjdzie na to, że ja mam jakiś daltonizm, ale nie, on jest blondynem. To co mi się uwaliło, że on jest rudy? No dobrze, nieważne. A, wiem! Bo też ktoś mi kiedyś w komentarzach pisał, że jeżeli się staruszka pomładza do jakiegoś tam innego wieku, to chyba rudy kolor niekoniecznie działa i niekoniecznie trybi. No, okej, to chyba mam wyjaśnienie. Po prostu on powinien mieć rudę, ale coś nie pykło. Albo nie wiem, dajcie znać w komentarzach. I żeby w ogóle było ciekawiej, to weźmiemy sobie, mamy włączone cutscenki, potrzebujemy ich mamy. To weźmiemy swojego syna jeszcze Jaśka na te studia. Jestem ciekawa, czy w ogóle mi się zesra ta cutscenka, w której rodzic odprowadza dziecko na studia. Jestem ciekawa, co z tego wyniknie. Gdzie oni mają telefona? Dobra. Czemu ja nie mam funkcji uczelni? Że teraz będę mieć? O, jest, dobra. A, muszę ich osobno wziąć. No dobrze. Tak, idź na studia. Dobra. I ty też idź na studia, ale to jeszcze lepiej, bo właśnie pierwszego sobie wprowadzimy Jaśka i zobaczymy... Albo o! Żeby tym bardziej sprowokować grę, żeby to był technik zapylacz, to może pozbędziemy się naszej Jaśki. Nie, nie pozbędziemy się! No tak, zapomniałam, że mój mroczny kosiarz, kurde, w ogóle nie funkcjonuje. Nie. No dobra. Okej, to sobie zapiszemy to. Oni już najprawdopodobniej są wysłani właśnie do tych terenów.
uczelnianych, że tak to nazwę. Nie wiem, czy to dobrze nazywam. W każdym razie na uczelnię. Oj, to nie to. To, żeby było tak klimatycznie, to oczywiście wybierzemy sobie pustynię i sobie tą wprowadzimy. Najpierw Jaśka. No jest 50-50% szans, albo że to będzie Jaćka, albo że to będzie technik, no. Pewnie to będzie Jaćka, znając moje zasrane szczęście, no dobra. Okej, jedziemy. No i któż to będzie? Okej, co? Ja pierdzie. Dobra, to mam prawo uwierzyć w to, że to chyba jednak był technik zapylaczy wywołany do tablicy. Ale mi zniknęła w ogóle myszka, w sensie kursor i nie mogę tego wyłączyć. What? Shit, here we go again. No mam nadzieję, że jakimś cudem Jasiek się zaczytał. Niby jest. Teraz wezmiemy jeszcze jego starego tutaj, żeby razem sobie zamieszkali. I mam nadzieję, że gra mi znowu nie wywali tego errora. Że to jakoś będzie, czy coś. Please. Please, gro. Dobra. Damy radę? Jejks! Oj, teraz ma rudę. No jednak. Dobra, dobra, fajnie. Dobra, dobra, dobra. Przypomnijcie mi, czy ja mogę tutaj wszędzie stawiać byle gdzie te różne duperele? Mhm. Mogę. Dobra. Spróbujmy, żeby technika próbowała UFO. Tylko kurde, potrzeba jest do tego późnych godzin wieczornych, więc... muszę jeszcze pogrzebać w instymatorze, prawda? Zmień godzinę na... czwarta? To która będzie? 16. Dobra, przebolejemy. Fajnie. Dobra, super, świetnie. Okej. Okay. Jeszcze z próśby widzów była też spora zmianka o tym, żeby używała kodu ten stretch skeleton. Ja z miłą chęcią to zrobię, ponieważ to jest bardzo fajny kod. Tylko teraz była prośba, żeby nie powiększać, tylko pomniejszać tych simów. I z czego pamiętam, to wartość 1 była domyślna. Więc teraz sprawdźmy na przykład sobie taką wartość jak 0,75. Jaki mikrusek! Jak fajnie! Dobra. Jaciek, odwal się od tego. Nie wiem, może zajmijcie sobie jakieś pokoje. Czy coś, zajmijcie się na chwilę, bo czekamy do godziny 19, nieprawdaż? No dobra. Pozwolę sobie przesunąć jeszcze ten czas. No. Jezu, no nie, no po prostu to genialnie wygląda. O, okej. Okay. To proszę, patrz w gwiazdy. W ogóle nie testowałam tego, czy... Jasiek, spierdzielaj. Nie testowałam tego, czy kosmici mogą porwać studenta, ale z drugiej strony czemu nie? Sprawdźmy. O, on ma jakąś zajawkę do muzyki. Już myślałam, że ten ma zajawkę do nauki, czy coś. Nie no, geniusz. No porwą go te kosmite, czy nie? Is this real? Ty, bo zaraz on zdechnie na pęcherz. Dobra. No porwą go te kosmity, czy nie? No i co? No nie gadajcie. Ach, no dobra. To trzeba mu dopomóc w takim razie. Przeprogramuj się. Przeprogramuj się, mordeczko, szybko. Mhm, poproszę to, świetnie. A i oczywiście walimy w kosmitów. I paczaj gwiazdy. Nie, tfu, nie paczaj gwiazdy. Czemu? Czemu wezwij kosmitów nie działa w ogóle? Ta opcja jest zablokowana dla studentów? OMG. To się tego nie spodziewałam. I nawet ten z modów teleskop nie pomoże, no to? Na to wygląda. No dobrze, to w takim razie musimy się posłużyć inseminatorem, żeby doszło do jakiegokolwiek zapłodnienia. Edytor prokreacji.
jej dziecko, a może nawet jej bliźniaki. Dobra, z kimkolwiek. Dobra. Etap ciąży, przeszkód do trzeciego semestru. W ogóle jak wygląda taki kurduplowaty ten w tym stroju prawilnym? Dobra, kupmy jakąś byle jaką szafę, gdziekolwiek, cokolwiek. Przebierz się w ubranie dla matki. Jezu. No. A teraz? Nie, to pewnie ubranie dla matki tak nie będzie działać, ale może piżama? Już nie działa. Kurde. Bielizna? Akurat mu się taka wylosowała, że... zaprojektuj... strój kąpielowy. O, dobra. Działa. Okej. Okay. No teraz spróbujmy sobie go wydłużyć. Na jakieś, nie wiem, 10. Wow. No i nawet mu ciążowy brzuszek został. Śmiesznie to wygląda. Nie, dobra, pomniejszamy go z powrotem chyba. Będzie śmiesznie jak ten, właśnie taki kurdupelek będzie rodził dzieciaka. Zostawmy to tak, jak jest i etap ciąży rozwiązanie. Okay, dwa nowe maluchy, no tak, okej. Wyglądało co najmniej dziwnie. Dobra. Ale mamy... imiona chyba raczej nie są ważne. W tym momencie. Okej. Okay. I w ogóle taka propos rodzącego tego technika zapylacza, to przypomniała mi się ta creepy historia, że jego żona jest też jednocześnie siostrą przyrodnią jego dwóch córek. Teraz takie pytanie. Czy w ogóle twórcy gry zrobili tu taką odpierdolkę, w sensie, że chcieli bardzo umieścić tego krewazego dziwaka jako ojca tych kosmitek i po prostu trafiło na technika zapylacza i na tą całą jadźkę, bo to była kwestia przypadku, a po prostu gdzieś ulokujmy sobie, czy to naprawdę ma jakieś inne chore podłoże. Jeżeli macie jakieś teorie na ten temat, no to dajcie znać w komentarzu, a my się zajmiemy tymi małymi glutami śmierdzącymi. No i trzeba je postarzyć. Tylko uprzednio weźcie je odłóżcie. No. Niech Bobas dorośnie, niech będzie ten chłopiec. No i on ma właśnie ten... Bałam się, że to się podmieni na ten panel studencki, bo teoretycznie tak powinno być. Ale nie, jednak mam ten taki normalny tryb. I ciekawe, czy tak sobie w ogóle mogą funkcjonować te dzieci, czy zaraz coś zostanie tutaj odwalone? Szczerze nie wiem. Nigdy tego nie robiłam wcześniej, ale póki co jest okej. Okay. Lesię, odłóż. Dobra. A ten czemu taki niewidzialny jest, wytyfy? No ona urośnie kiedyś. Czy coś już się musiało zesrać na tym poziomie? To się dorasta. A ten dalej taki niewidzialny. Co jest? No, nie karmi jej. Ty się weź połóż. Ona musi dorosnąć. O, pingwinek jest. O, no. Ten pingwinek jest taki trochę przerażony. Coś chciałabym z nim też odwalić. W sumie. Ale może mu dam tym razem spokój? Nie. Zróbmy to. Drzewo genealogiczne do tej parceli pingwin. Hello, pingwin. Ale pingwina też pewnie nie porobą kosmity. Tu jest ten problem. Tu jest ten sęk w tym wszystkim.
But zawsze można coś innego wymyśleć. A ja już wiem, że na pingwina to jest po prostu pułapka, że jak on tutaj wejdzie, to zostanie po wsze czas. Aha. W ogóle jaką fryzurę karyńską jej wylosowało najgorzej. No jeszcze ma syndrom pierworodnego, jest całym tym technikiem. Ale z tymi dziećmi nic się nie dzieje w ogóle. One sobie normalnie mogą funkcjonować. Coś mi tu nie pasi za bardzo. A czy mogę tutaj wezwać kogoś takiego, taką instytucję jak opieka społeczna? Twoją opiekunka do dziecka? Mogę. Mam wrażenie, że mam jakiegoś moda, który przyzwala to przez przypadek totalnie. Bo nie powinno to tak wyglądać. Żeby to opieka do dzieci mogła w ogóle wejść, nie? Coś tu schrzaniłam ostro, mam takie wrażenie. Dobrze, a weź na przykład... Wyprosi ją, nie chcemy już jej. I czy oni mają w ogóle o wspólnej godzinie zajęcia? O 15, no dobra. Okej, okay. Nie. A, daj się wypędź. Wyproś, nie chcemy cię. No weź. Wyproś, no please. A, i oczywiście musimy go znowu pomniejszyć, tym razem o 0,5. Jaki słodziak, ojej. Dobra, ej, to przesuńmy sobie czas do tej 15. No, ciekawe, co z tego wyniknie. Weźmij godzinę na 3. Okej, okay, oni już powinni być na zajęciach. Więc zróbmy to. Boże, ten worek śmieci jest większy od niego, serio. Możesz iść na uczelnię. Idź na wykłady. Idź na wykłady i zostawimy te parchy w ogóle same sobie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra. Oni idą? Dobra, poszli. Dzieci są same. O, o. I co, opieka społeczna po nie przyjdzie? Przyszła. Tfy. A, bo to były twoje dzieci też. Ojej, przepraszam. O. Dobra. No, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. W końcu mamy mikrofalówkę i nieskończone możliwości. Etap ciąży. Rozwolnienie, chciałam powiedzieć, rozwiązanie. O nie, płacz. Zaraz będziesz mieć kolejne. No, rodzisz to dziecko? Mordo. Mordo. Coś nie chce. Mordeczko. No wytyfy. Co to ma znaczyć w ogóle? O, coś się zesrało. Ale urodzisz, mam nadzieję, kiedyś wkrótce cokolwiek. To nie o dzieciach mu opowiada, jakie to przykre. No i co? No i nic, no. Czemu mu się to ciąża zesrała? Znowu coś nie wychodzi. Niedobrze. No to może Janek będzie ze mną współpracować. Tylko też jego pomniejszymy. O, pięknie. Masz te 0,5? No, definitywnie. Ej, to mi się kojarzą z ten. Były takie te memy swego czasu z Keanu Reeves, z takim dużym i takim małym. To jest taki mały Keanu. No to ty w takim razie. Dasz radę? No i pykło chyba, pyknie chyba, nie wiem. No, no co wy? Cię poszczą w gacie. Ale nic z tego sobie nie robi. Ej, coś nie tak. Odnoszę takie wrażenie, naprawdę. Coś nie pykło. No, urodzą kiedyś te dzieci? Co jest? No. Serio. W sumie teraz oni wyglądają sami jak takie pingwiny. Jak to w ogóle wygląda? Creepy. No. Coś się nie wiem. Czy oni już w tej formie takich mikrusów nie dają rady? W ogóle jaki brzuch ma wyjebany. Oj, oj, oj. A nie wiem, czy... Dobra, to 0,7. Czy to jest wina ich wzrostu, czy nie?
Nie, nie wiem. Coś nie tak. Dobra, to w takim razie zawsze powinien pomóc reset. W sensie zapiszmy to sobie i wejdźmy jeszcze raz. Myślę, że to jest awesome idea. No. Nie ma innego bata. To musi pomóc, bo jak nie, to się ostro wkurzy. W ogóle co się zapisało? Ciekawe, jak to wygląda. No, bardzo dziwnie, jeszcze obydwoje mają te koszulki z tymi z ufokami, przypadek, nie sądzę. No dobra, no to spróbujemy jeszcze raz. I to jeszcze z tym pingwinem na czele. Będzie ostro. O, i spróbujemy jeszcze pingwina pomniejszyć. Jakieś go spróbowałam powiększyć, ale pomniejszyć chyba nie, z czego kojarzę. Więc to może być ciekawe dość. O, teraz on w ogóle znikł. A, bo tu idzie, okej. Okay. Nie, ale to nie wygląda zbyt ciekawie. Dobra, przyłącz się do niej. Jeszcze, okej. Okay. No a oni? Czy są w stanie urodzić te dzieci? Chyba nie. Ojoj. Ojoj. No coś tu się schrzaniło, ale co? Nie jestem w stanie stwierdzić. A wiecie, co jest najgorsze? Że oni jako ciężarni nie mogą wejść do pingwina. To jest przykre. Ale mam na to rozwiązanie. Marysia, niejadek, oki. Dodaj do tej parceli. Marysia, siema, siema. Dobra. Ustawienia towarzy... Nie, to nie to. Zawsze mi się to... Nie, kurde, teraz naspamuję sobie tym wszędzie. To są szybkie relacje, wzajemne relacje do NPC, wzajemna miłość. I ty proszę tak samo. Z Marysią z kolei tak. Dobra, obejmij. O, kochany pingwinek. Halo? Lina kada sobala. Livano! Joga nuta! Hajim! Taka scenka z pingwinem zawsze jest taka hardo pocieszna. I chyba tą bardzo fajną cutscenką będę kończyła ten odcinek, ponieważ nie wiem czemu. No coś tu jest mocno nie halo. Oni nie chcą w ogóle rodzić tych dzieci. A ciekawe, czy w ogóle w takim stanie oni mogą na przykład skończyć ze studiami. Niby mogą. No i co? I co? Mu się ciąża zesra, czy naprawdę? Będzie mógł powrócić. Wiesz co, skoro jestem w ciąży, trochę odpocznę. Dziękuję za zaproszenie, ale zostanę w domu, co? No okej. Okay. Niechaj mu tam będzie. A jeszcze sprawdźmy to. Chcesz wyjść z otoczenia bez zapisu gry? Co? Poczekajcie, 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 poczekajcie. Coś nie tak. Czemu by zapisać? Mogę zapisać, dobra. Okej. Okay. I spróbujemy go ponownie wprowadzić do Dziwnowa. Ciekawe, co z tego wyniknie. No. Okej, okay, ka. Nie, to nie to. Ojej. Do podotoczenia muszę. Tego nie chcę o to patrzeć nawet. Dziwno, bo o, tu chcę, dobra. I zaraz się przekonamy, co to będzie. Dobra. Jest tu Jasiu? Jest.
Dobra, kowal. Kowal, siema, kowal. No niby dalej ma tego brzucha. Ciekawe, czy zechce urodzić teraz. Czy on będzie w takiej wiecznej, zawieszonej ciąży, jak ta babeczka z Werony. To jak się ją wskrzesi, to jest w ciąży, ale nie jest w ciąży. Ciekawe. No, hejka. No i co, jest w tej ciąży? Niby jest, ale jak to wygląda z perspektywy mikrofalówki? Aha. Czyli niby cały czas gra czyta, że on jest w ciąży, ale czy on kiedykolwiek urodzi to dziecko? Rodzi. Aha. No teraz to mi to dziecko, wiesz co, Jasiek, nie jest potrzebne. Wkurzyłeś mnie tylko. No więc... Nie pewnie to dziecko będzie normalne. Totalnie bez szenszu, no. Czemu teraz? To dziecko pewnie jest normalne, nie ma żadnych takich dziwnych akcji typu, że nie wiem, będzie mieć nagle ten pasek ze studiów na przykład. Ale bez szans. Czemu on nie mógł tak tego urodzić tam, na tych studiach? Dalej się w tym gubię czasu i dorastania. No. Niech dorośnie. Ale połóż to, dziecko. No i normalne dziecko? Normalne. Takie trochę brzydkie w sumie. A z kim ty byłeś? Byłaś? A z nią? No to tak to. No takie to. Nie wiem. Mam wrażenie, że mam jakiegoś moda, który popsuł ten cały eksperyment. Ale jeżeli wiecie coś więcej, to oczywiście dajcie znać w komentarzu. No i co? Do usłyszenia w kolejnych. Pa!